kibicował z całej siły. Bieganie gdy nie jest fajne. Uważam, że to jest najfajniejszy sposób celebrowania właśnie Nocy Świętojańskiej, bo czasem przebiegamy swój własny dystans i dzieją się cuda. O to chodzi w tej nocy, prawda? O celebrowanie. Cudownie. Wszyscy uśmiechnięci, medale zdobyte. Kostek biegnie drugi raz w biegu w Gdyni, a Hela biegła pierwszy raz i ma swój pierwszy medal, tak? Było super. Piękna grupa, moi drodzy. Czy to Mikaś, czy to Łukasz. Było dobrze, no. Tu mi się podoba, no, że jest tak dużo dzieci, no jest tu rywalizacja. No akurat w poprzednim biegu zajęłam 35 miejsce, a teraz o mniej. Jestem super zadowolony, fajna organizacja, fajna atmosfera, fajnie, że dzieciaki mają dostosowane do siebie trasy, także super. Jeden w roku taki specyficzny, charakterystyczny. Bardzo się cieszę, że mogę kolejny rok z rzędu uczestniczyć w nim. Bieganie w nocy jest fajne. Było dużo ludzi, fajnie się biegało. Było szybko. Szybko i męcząco. Bieg bardzo fajnie zorganizowany. Uczestniczki w biegu były mocne i bieg był na bardzo wysokim poziomie. Nocny bieg jest super! Najlepsze miasto, najlepsze imprezy, także to nie na pewno nie nasz ostatni bieg. Super! Biega w nocy, to jest mój ulubiony bieg, chyba pierwszy raz pobiegłem w tym biegu 2007-2008, jeszcze meta była przy Ankerze, dzisiaj będzie naprawdę super bieg, 3000 w biegu głównym, bardzo fajna trasa, fajny podbieg na Małokacką, 600 chyba dzieciaków również biegło wcześniej, więc szykuje się super impreza. No to już pewnego rodzaju tradycja w Gdyni, sięgająca w zasadzie wielu lat. Fajnie, że te biegi wracają też do swojej mocy po okresie pandemii, kiedy w oczywisty sposób nie mogły się odbywać. Frekwencja pokazuje też, że odradzają się biegi w Gdyni, w tym i ten nocny, co powinno nas bardzo, bardzo cieszyć, bo dzięki temu promujemy też miasto, ale z racji tego, że to jest taki bardziej trójmiejski bieg, też przede wszystkim krzewimy kulturę fizyczną i o to tutaj chodzi. Życzymy Państwu dobrych emocji, tego, żebyście wszyscy dobiegli, a przynajmniej doszli na metę i przede wszystkim, żebyście się tam pojawili bezpiecznie.
skończył się teoretycznie na premii górskiej. Wydaje mi się, że przegrałem z zawodnikiem z Kenii, miałem 8 sekund przewagi i skończyłem u góry 4-5 sekund. Tak mi się wydaje. Uciekłem na zbiegu na taką bezpieczną przewagę i od 5 kilometra już totalny luz. Super, ja bardzo lubię nocny bieg. Mnie troszkę łatwiej biegnie z pomocą. Bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajna trasa, rewelacyjna organizacja. Wszystko na miejscu. Super. Kolejny nocny bieg świętojański za nami. W tym roku bardzo udany, wysoka frekwencja. W tym biegu głównym blisko 3000 zawodniczek i zawodników. Cieszy nas ta frekwencja, bo ona rośnie z każdym rokiem. Więc liczymy, że ten bieg świętojański będzie jeszcze bardziej popularny i jeszcze więcej mieszkańców naszego miasta będzie chciało brać w nim udział.